Cześć i czuwaj, kochani! Dzisiaj, to jest 23 stycznia, obchodzimy dzień bez opakowań foliowych. Bardzo ważna, szczególnie dla młodych pokoleń, jest nasza planeta. Dlatego w tym filmiku przedstawimy Wam kilka łatwych zadań, dzięki którym będziecie mogli dołożyć swoją małą cegiełkę do ochrony naszego środowiska, zapewniając sobie i przyszłym pokoleniom lepsze jutro. Więc od tego, jak bardzo zanieczyszczona jest nasza planeta. Wiedzieliście, że rocznie poprzez zanieczyszczone powietrze oraz wodę umiera około 6 milionów ludzi? Statystyczny obywatel Polski produkuje 315 kg śmieci, a do wód trafia ponad 3 miliony ton plastiku. To są naprawdę ogromne i przerażające liczby. Skutkami naszych działań są m.in. globalne ocieplenie, stale powiększająca się dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze, liczne choroby u ludzi, takie jak na przykład rak płuc oraz wymieranie różnych gatunków zwierząt. Jak więc możemy temu zapobiegać? Po pierwsze, segregacja śmieci jest to totalna podstawa, wszyscy o niej wiemy, a bardzo często o niej zapominamy. O co to tak naprawdę chodzi, co jest w niej najważniejsze? Najważniejsze jest produkowanie jak najmniejszej ilości śmieci, które nie nadają się do ponownego przetworzenia oraz wyrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników, czyli do pojemnika żółtego wrzucamy plastiki, różnego typu plastikowe butelki, reklamówki, nakrętki, do pojemnika niebieskiego wrzucamy papier, czyli paragony, tekturę czy zeszyty, a do pojemnika zielonego wrzucamy szkło, czyli na przykład szklane butelki albo słoiki. Sposób drugi, spacery. Jeśli pogoda dopisuje, a my chcemy się wybrać do szkoły, sklepu, rodziny czy do koleżanki, zamiast samochodu wybierzmy spacer, rower, rolki czy nawet komunikację miejską. Jest to o wiele zdrowsza opcja dla nas, jak i dla środowiska, ponieważ emitujemy o wiele mniej spalin, które są przyczyną smogu czy raka płuc. Sposób trzeci to śmieciowe DIY. Przeglądam własny internet i znajduję wiele niesamowitych pomysłów. Na przykład ze zużytych papierów możemy zrobić ozdobne kartki, a z takich zwykłych puszek możemy zrobić albo doniczki, albo nawet organizery na biurko. Niezwykłe jest to, że z takich wytłaczanek możemy nawet zagłuszyć własne studio muzyczne. Sposób numer 4, czyli przedmioty wielorazowego użytku. I na pierwszy ogień pójdą plastikowe sztućce, czyli coś, z czym każdy miał w naszym życiu do czynienia, a warto to zamienić teraz na metalowe niezbędniki, czy inne drewniane łyżki, widelce, noże itd. I do tego dorzucam jeszcze plastikowe rurki, które bez problemu możemy zamienić na metalowe, bądź drewniane, bądź papierowe, z jakiegoś innego tworzywa, które będziemy mogli użyć kilka razy. Piąty sposób to po prostu promowanie ekologii. W dzisiejszych czasach wiele młodych osób inspiruje się aktualnymi trendami panującymi na przykład na Instagramie. Więc może warto jest czasem wrzucić jakąś fotkę, na której pokażemy, że jesteśmy ekologiczni i dbamy o środowisko i że po prostu jest to dla nas ważny temat. Myślę, że kolejnymi sposobami, które są mega proste, jest po prostu przeprowadzenie zbiórki dla zuchów lub harcerzy oraz godziny wychowawczej w szkole dla Waszych rówieśników o tym ważnym temacie. Jeśli jednak nie macie takiej możliwości lub nie lubicie wystąpień publicznych, zachęcamy Was do udostępnienia tego filmiku dalej. Bądźcie z nami i też pokażcie, że ekologia jest dla Was ważna. Pamiętajcie, że to my jesteśmy naszą przyszłością i do zobaczenia. Jeśli podobają Wam się tego typu filmiki na naszym kanale, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie i zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka i TikToka. Czuwaj!